Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Policja, Fale, Złodzieje. Przywitajcie się, Igulinowski, przywitaj się. Witam widzowie. Przywitaj się, Kubuś. A no, witam, witam. Co dzisiaj będziemy robić, Kubuś nam powie, on jest kreatywny. No, ogólnie to mamy pomysł na nową bazę, ale to wszystko w trakcie, zobaczycie. Bo niestety policja się dowiedziała o naszej bazie i ciężko by było tutaj dalej prowadzić swoje życie, no nie? No, niestety się dowiedzieli jakimś sposobem, ciekawe jakim. No i musimy zmienić bazę, ja już sam ogarnąłem, mamy na wynajem 10 tysięcy co odcinek, jeszcze zobaczycie jaką, pierwsze co to będziemy właśnie się przeprowadzali. A gdzie jest nasza auto, ta BM-ka taka X6 chyba to była, albo X7? Ona już powinna czekać. A, czyli wy tam nalewacie te auta zrobiliście, to? Tak, i te policyjne tak, też, no już, dobra. Już wszystko przewieźli. No dobra, dobra. No to dobra, to dawajcie, jedziemy tam, zobaczymy ją. Wy ją w ogóle widzieliście tą bazę, czy nie? Nie, jeszcze nie widziałem, ty wszystko załatwiłeś. Ja to załatwiałem, kurde, no myślę, ja myślę, że mi się spodoba, nie? Tylko to jest duże, mam nadzieję, że tego jakoś łatwo nie znajdą. No, z tego co widzę na GPS, ona jest dokładniej w paleto. To trochę musimy jechać. Ja cię zaznaczę. Dobra. Kurde, kawał drogi. Gdzie ty jedziesz, stary? Jedź. Kawał drogi. No wiem. Ja bym proponował dzisiaj zrobić jakiś nabad na, może na ten, na bank, jakąś flekę, co? No, dobry pomysł. Co zrobić? Coś w paleto czy coś ogarnąć? Zobaczymy. W paleto jest jakiś bank? Aha, ten. Jest, jest. No jest jeden bank. No nie, zobaczymy. Na razie, na razie dawajcie, jedziemy obczaić ten nowy dom, bo... Dobra. Ja tamtemu gościowi już płaciłem jak coś. 10 koła. 10 koła? Dobra. Mamy 78, to, mamy 78 tysięcy. Już tam nawet tam przywieźli chyba te auto policyjne i tak dalej, no nie? Znaczy policyjne... Chyba ta, no, ale tak, nie wiem jak z tą BM-ką. Nie wiem, powinny być. Zobaczymy. BM-ka pewnie będzie dowieziona później. No zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, nie wiem. Jestem ciekawy ilu ich na ten bank przyjedzie. No, może wszyscy. Fajnie, że przyjadą. Jeżeli mi się będzie chciało. Mamy 10 tysięcy jak coś opłata, nie? Co dzień? No tak. Co jeden dzień. Mhm. W ogóle widzowie, jeżeli chcielibyście dołączyć do nagrywek, no to zapraszamy. Jeżeli posiadacie 5M'a, macie mikrofon i jesteście ogarnięci, to link do Discorda macie w opisie. Dodacie rekrutację i możecie z nami nagrywać, więc zapraszamy. Na pewno Igulinek ma coś do dodania, Igulinek. Igulinek, no. Igulinek nic nie ma do dodania, wow. Mega lol. Coś tu jest, o kurde, ale to duże. Ale duże dom. No właśnie, to jest kurde. Duże, mam nadzieję, że oni tego nie znajdą w ogóle, nie? Tu jest basen. To chyba basen jakiś tu jest. Tak, to jest basen. Ale wjazd. Tu masz wjazd po lewo, więc wjeżdżaj. Kurde. Chłopie. Jakby coś, to my tutaj mamy... dostaliśmy, ja wam to dałem po kapsach. Dostaliśmy ogólnie 4 sztuki. Dobra. Takich... Zanim wam ten, dostaliśmy 3 sztuki takich GPS-ów, jak wjeżdżamy, że tam ktoś aktywuje, więc jak ktoś kamera uchwyci kogoś, że ktoś inny tu wchodzi oprócz nas i czujniki uchwycą, to my dostaniemy alarm na telefon, więc nikt inny się na tym nie dostanie. Dobra, chodźcie sobie obczaić dom. Tu jest kibelek. Dobra, to ja zajmuję górne piętro. To ja tu zajmuję na dole. Ale co, ładny, czy raczej takie... No ładny, fajny dom. Wygląda fajnie, taki drewniany, fajny. No, jaki... Chodźcie wam coś pokażę. Jakbyśmy się kiedyś dorobili, bo ile nas nie złapią, no to... No to no. O, miejsce na helikopterze. Tylko nie spadnijcie może lepiej. Bardzo nie, nie jest jakoś wysoko, co się nic nie stanie. Ale oj. Mimo wszystko... O! Mówiłem, nie jest wysoko u nas. Przeżyłeś tam, na dole. No ledwo, ledwo. Dobra. No byś mnie zapnął, to mi się chopie tak wolno, nie? Dobra, chodźcie, dawajcie, lecimy na ten bank, bo się zaczyna ściemniać, więc ja bym tam już pojechał. A to obczajona to. Jeszcze nie dowieźli tych aut policyjnych, widzę. Ani niczego. Dobra, może później dowiedzą czy coś. Może dowiedzą. No. Dobra, dawaj. Tylko lipa jest taka, że jak ta policja będzie na przykład jechała na paleto czy coś, to mam nadzieję, że tutaj nie będą przejeżdżać, bo to już... No taka hacja nie możemy, tym tunelem nie możemy na pewno jeździć, żeby będziemy to, uciekać. To, bo może się skapnąć, że to jest nasze i jest lipa. No tak, wcześniej z tą bazą też się tak skapli, przejechali raz, no i się sprawdzili już. No ale trudno, nie tam, to. Tylko z tymi alarmami to może być problem, bo zobacz ile tu jest zwierzyny. Wybiegnie nam taka sarna i już alarm się odpali i... No
to się nie powinna wbiec, bo jest brama otwierana na pojazd. No tak, ale taka sarna, to ona, uwierz mi, że w stanie przeskoczyć taki płot. No wiesz, to jest wszystko do już ustalenia. Nie no, zobaczymy, nie? Najwyżej coś się wymyśli. Dobra, dawaj, no, na ten bank. Jakieś kamery załączyć czy coś i będziemy widzieć, kto wjeżdża w danym momencie. No tak. To ja idę wiercić, a wy negocjujecie. Spoko. No dobra. No dawaj. Ja idę robić, wy negocjujcie. Mam 88 tysięcy, jak coś. Ciekawie mnie, jak oni pojadą w teren. Nie no, ale to ładno. Ciekawie mnie, jak oni w teren pojadą tymi sportówkami. Dobre pytanie. No, zobaczymy, jak sobie poradzą na offroadowe auto. No. Pana, na jaką odległość brak kolczatek? Słucham? Na jaką odległość brak kolczatek? Jaki brak kolczatek? No pan powiedział, że brak kolczatek. Nie, powiedziałem. Wolny odjazd za jednego, za drugiego. Tak. Brak kulturka kolczatek. Na drodze. Nie, kulturka na drodze powiedziałem. Mogą państwo wychodzić. Dobra. Nie możemy kierować. Wsiadaj. Ej, tak by the way, to w końcu się skapnęli, że offroad no. Muszą wziąć, nie? Dobra, jedź. Możemy odjeżdżać. Możemy, powiedzieli, możemy jechać. Gdzie ta offroadówka? Oni zmienili jednostkę, bo ja wynegocjowałem brak jednostki SEU. A, no bo są, to by walono. Nie gadaj się z Helka, no debile! Helki, no nie wzięliście. Ja ich gubię, no. No tak, ostatnio gubiłeś Helkę 15 minut. No ale ostatnio to wiesz, jak oni się bawili, no nie? No tak, żeby nie leciał na tą bazę naszą nową, nie? Wjadę gdzieś tutaj. Zawróć ten się, nie? W drugą stronę. Co jutro o tym będzie jechał. Oho, nieźle. A, nie, no nieźle tym bodżem ci powiem, który jedzie. To jest dobry temat, nie? To jest dobry temat. No. Ale tego trochę. Teraz na prawo pod górkę. Nie, tam nie wyjedziemy. Tutaj sobie zjadę i przejdziemy sędę. Tu by wjechał już. No. Oni już nie. No i tu już nie mogą wjechać. No co oni robią, patrz stary. Patrz. Co wy robicie tymi? Wyjedzie do nami? Ta, jedzie. Wyrwali się! Wywalił się jeden. Dobra, no to jak tak się chcą bawić, to jedziemy w offroad, no. No to co, na czliatkę. No ja. Pykamy. Leciał, patrz jak poleciał. Co? Jedziemy na czliatkę. Albo na morze, tymi. Nie, na górę czliat jedziemy. No. Oni tam, zapchamy radiowozy. Patrz. Sami się czują. Co oni robią? Zepchamy radiowozy z góry czliat i zaczniemy bombić do Helki. No. Helka padła. Dobra. No, na razie bo to nie aż tak, no nie. Wyjmę czołówę. Jak oni to w ogóle latają, ty. To jest dobry temat. Gdzie jest ta Helka? Leci nad nami, leci nad nami. O kurwa. Oj, teraz my zachowanie zagrzyliśmy. Ale spokojnie. Dzień dobry, panie wodzu. Czekaj, bo tam wiatro będzie walił za chwilę. Fajnie tym skaczą, nie? Śmiesznie to wygląda. To, teraz tutaj jumpa. Patrz teraz. Patrz. Nie udało się. Ale oni to myślą, że my przeskoczyliśmy. Patrz, to są debile. A, nie dali się, bo ta Helka jest nad nami, więc oni się nie dadzą tak łatwo. Musimy na tunelę tą Helkę porobić. No patrz, tu nie wiedział tym, to on tym ty nie wiedzie, tu nie wiedział tym. Wyciekałem, to tam nie wiedzie, to jest zbyt głupi chłopie człowiek. Jedź na sam dół, po co tutaj tak robić, po co się tak cisnąć? Jedź na sam dół, staroń. Wyjedź stąd. Ojej, jest mądry. No to mówię. Ja tu jechał. Góra. Czekaj, tu wyjedziemy. No to... No popatrz. patrz. O, nie wjechaliśmy, ale tu obok, Dobra, tu obok, na prawo, nie, uda ci się. Nie, rusz. Kurde, dobra, to może iść na dół. Po co zablokował mi się tu? Nie rusz. To jest dobre, stary. No. Patrz, co on robi, ona pomaga chyba. No. Ona nas tu blokuje.
Nie czemu nas blokujesz? Kulturka miała być. Podajemy go? Nie. On jest sam. Nie. Ja mam go. A nie, już jest dwóch, nie ma sensu. Kurde, wysiadł, uciekaj, bo wysiadł! Jedź! Poddaj się! Jedź! Oj, co on robi? Strzela do nas po głowie! Leży. Dobra, uciekaj. My ci pomożemy. To głupie. A żyjesz czy nie? Nie, ktoś nie żyje. We dwójkę. Nie! Oni nie żyją! Czemu ich nie wzięliśmy? Wysiadamy, to karki duczymy. Nie, po co? Bo stary, bo nie wiem, we trzech to że karki wyboczne. Nie mamy opon, tylko taki jest minus. No ta. A tu nie ma wyjazdu dalej. Kurwa. Tak, są. Ale wsiadł to, patrz. Wsiadł to. Don't sink. Glide slow. Plus 100. Pull up. Radio altimeter. Ty, ta helka spadła. Co tu się dzieje? Co tu robi? No nie wiem, wsiadaj. Uciekaj, bo ta helka spadła. Uciekaj. Dobra, jedź do końca i za tą górką w prawo, na dół zjedziesz pod tunel. No dobra. I mnie tam wysadzisz pod tunelem, wypojedziesz się, ale auto się przebiega. Dalej jest. Ta. Aha. Tutaj wiesz jak zjedziesz zaraz na dół, za górką. Nie tutaj, tylko za górką, jeszcze na dół jedź. Nie zjedziesz, bo my nie mamy szans, bo nie mamy auto. Tu jest poprawa zjazd, tu jest zjazd. Jedź. No, jedź. I zjedziesz tam i tam. Patrz, nawet ta helka nas nie zauważy. Jak dobrze pójdzie. Zauważ. I pod tunelem mnie wysadzisz, tak żeby nie widziała helka, no nie? Ja wysiądę do auto i na radio wam powiem. Widzi nas helka. Jak nie wysadzisz go pod cholerę, ona to będzie widzieć. Najwyżej będzie. Nie wysadzisz go tu, ona nas widzi. Dobra, wysadźmy. No, biorę. Jedźcie. Patrz. Jest ta helka. Jestem nad nami, widziała cię ta helka, bo jest nad nami. Ona cię widziała chyba. Nie wiem, czy ona cię nie widziała, uciekaj. Ona tam stoi nad tobą. Nie, stoi tam. Stoi tam, uciekaj. Nie widzę jej. Ale ją słyszę cały czas. Bo ona jakby nad mostem stoi. Bo ona stoi nad mostem cały czas, nie na ciebie patrzy, ale dobra, my uciekliśmy. Krążcie tutaj wokół. Że jakby czasem mnie zgarnęli, to wiecie. Jedziemy naprawić opona, nie? Dobra, spotykamy się w mieście. Ja nie widzę, okay. Po dobra, jak zmieniłeś auto, to są debile. Czekaj, tu znajdziemy, tu naprawimy auto. No to co to jest? Albo jedź do tego garażu, wiesz którego. No dobra. Dobra, spotkamy się w mieście już. To jest tego twojego kuzynka, tak? No. To chowaj tu auto. Jednak widzę helkę, jest na mnie. Dobra, my zmieniliśmy auto już. W sensie, no zmieniamy. Kurde, ciekawie tu ma, fajną miejscówkę. Nie, sprawdzam tą jego miejscówkę. On tu nawet jakiś cele ma, tu można potorturować, co jest? O, gdzie? No i co, zobacz, on tu ma, można tu broń modyfikować, co tu zobaczyć. Jadą sam. Ja już to idę odłożyć. I zaraz sprzedamy i kupimy GTR-a. Tylko zróbcie tak, że musicie już tam powoli przygotować te na złomowisku. Że tego wiecie. No będziemy sprzedawać tego GTR-a może teraz. Jakiego GTR-a? My żadnego GTR-a nie mamy. No w sensie kupować. Sprzedamy shaftera i kupimy, no nie? Mhm. Gdzie to kupujemy? No na tym złomowisku, tam nad samolotami, nie? Aha, tam, no wiem. Teraz sprzedajemy, nie wiem, ale to ja shafterem przyjadę do was. Za 50 kofelków, a resztę dopłacimy ze Forsy. Tak, no ale GTR nie no, za 100 bym myślę, że sprzedał. Ile mam kasy? Powiedz tak, lepiej. 159 tysięcy. 159, no to 60 jakbyśmy za niego wzięli, 70 fajnie by było. Okej, jest. On jest po tunach i tak dalej, to jest. To jest Iglinek. No my jak coś kogoś znaleźliśmy, my Sultana, więc Sultana to zrobimy. Dobra, ja na razie nie na sobie policji nawet jednej, więc staram się odjechać do jakiegoś tunelu i zmienić auto. Dobra. A czekaj, może ja bym robimy... muszę obszarzyć jakąś skrytkę, nie? Właśnie, obszar to coś, oni tu nie będą obeznani teraz. Róbcie Sandy. Na sklep i ja szybko pojadę sprzedać, tylko nie w Sandy właśnie. My w Sandy robimy. No bo to róbcie w Sandy, się miniemy najwyżej. No my robimy po Sandy w sklepie, tym nowym. No tylko musicie uciec, no nie? To weźcie jakieś takie dość szybkie auto. No mamy Sultana. Robimy rozeznanie, nie? Tutaj w terenie. No robimy rozeznanie, żeby sobie sprawić te miejscówki wszystkie nowe. Mhm. Oj. Co, sprzedajesz tego shaftera? Nie, ja tego właśnie sprzedaję. Tak, ja przestrzelę tę tablicę. Dobra.
dwóch zakładników, wolny objazd. Wolny objazd i nie wiem, coś tam wymyślę. O, brak helki może, nie wiem, co tam chcesz. No, robię. Wiesz co, przebierz fita może. Dobra, to coś tu zmienię, żeby tak nie było. Ej, od kiedy stoi jakiś policjant na motorze, tak w Sandy na odludziu, tak jakby? Bo wiem, długo, że oni stoją na motorach, ale jak coś, to auto sprzedane. Ile dostaliśmy? Dostaliśmy 80 tysięcy. No dobra, na razie ty to masz. Czyli tekst, mamy 239 tysięcy mamy. Za to kupimy GTR-a? Za ile ten GTR do kupienia? Za 200. No dobra. Nic, a nic nie widać. 10, 9, 8, 7, 5. Bardzo syreny słychać. 4. Syreny słychać. Kurde. Dobra, dawaj. Dawaj. Jedź jak lokals. Tu, schowaj się, tu w tym garażu trzeba było. Patrz. Patrz, ten GTR-em was szuka. Debil. Kurde, bale, uciekaj. Na przodu. Skąd oni o nas wiedzieli, że już tu jesteśmy? Skąd oni wiedzieli o nas? Może widział mnie. Widział cię? Chyba ta. No, my ich gubimy. Tu trzech na nas jest. Trzech na nas. Trzech na nas? Co tak dużo? Skąd w ogóle wiedzą, że to my? No właśnie. Zatrzymaj się. Ja was czekam w hangarze, jak dobra. No, na razie oni nas gonią, nie wiem, ten GTR nam drogę zajeżdża, co on robi? O co chodzi? O co chodzi? Oddaj się. Nie. Trzech ich jest, stary, w Kubuś weź nam pomóż, oni nas pitują. Dlaczego nas pitujecie? Dlaczego oni nas? Skąd oni wiedzą? Patrz, ten, dobra, GTR się wysypał, ale jedzie już. Co nas pituje? Co nas pituje? Co ty robisz, człowieku? Oni nas wypychają, stary. No tu wyjedziemy, jedź lewo. O! Ja to nie mogę, nie? Co wy robicie? Dobra, widzę. On już wysiadał do nas. Dobra, jedziemy w kierunku palety. Ja już tu jestem obok. No dobra, no. Tylko, że nie, oni nas pitują, a nawet nie wiedzą, że to my. Rozstrzelałem go, biorę GTR-a. Dobra. Kurde, no kusi mi takie etapa sprzedać, nie? No jeden się wysypał. Jeden leży. Byś mógł nam pomóc. Gdzie jesteście? No jedziemy z... Jesteśmy z głównym zjeździ... Pomóc! Główny zjazd z... Główny zjazd Sandy w kierunku miasta. Jedziemy teraz w kierunku Paleto. Jak główny zjazd? Główny zjazd Sandy. Tu obok więzienia. A widzę. Oni tu nas... Co oni robią? Jestem GTR-em policyjnym. GTR policyjny jak coś. Ty GTR-em? Za nami? Tak, jestem GTR-em. Nie gadaj. Gdzie jesteście? No z przodu. Jedź cały czas do przodu. Gdzie z przodu? Cały czas do przodu jedź, jedziemy w kierunku miasta. Koło więzienia jesteśmy. Koło więzienia. Mamy tak rozwalone auto. Widzisz, dawaj. Ja pierdziele. Patrz. Patrz, co oni robią. Nie boksuj nas. Kubuś, pomóż nam, no co ty robisz, stary? Sorry? Fituj, dobrze. Dobra, pomóż nam tym czarnym teraz. Dobra. No, myślał, że na jego jeszcze chce strzelić. A czemu on na nas strzelił? Daj, strzelaj go. Nie wiedzą. Uciekaj, oni nie wiedzą. Uciekaj. No wiemy. No i pojechali dalej, patrz. Zawracaj się. Dobra, jedź. No jedź prosto, czemu ty jedziesz do miasta? Nie jedź do miasta. I Gulinek, co ty robisz? Kolejny leży. Wiem. Dobra, i uciekajcie. Uciekamy. Ja już go zgubię. Zmieniliśmy auto. Git, ja go gubię. Okej. Gdzie on jest? Gdzie on no już czeka w hangarze. I ogólnie chłopa nie będzie, my mamy mu wpłacić na konto, jeżeli nam się spodoba. A, no dobra. Okay. No. On jakiś rozwalony jest, czy jakieś takie... Nie, nowe, właśnie jest w dobrym stanie. No dobra, no to my jedziemy. Ale tam już jest, tak? No tak, już czeka. Okej. Co robimy z tym GTR-em policyjnym? W sumie może nam się przydać, jak wyciągniemy z tego tę modyfikację policyjną, będziemy mieli drugiego GTR-a. No, weźmiemy sobie parę dodatków. No i jadą. No i będziemy mieć GTR-a. Dobry pomysł. No. Ale nie w tym hangarze, debilu. A w którym?
No, na Złomowisku. A ty, Złomowisku. Dobra. Uhu, chuj, nie za cacko, co? Chodź tu. Dobra. Jadę do was. Ej, weź jak coś tam, zdjąłeś tego GPS-a? Tak. Dobra. Jadę do was. Trzeba go oglądać z całej wszystkich stron. Czekaj, muszę sprawdzić jak brzmi. No to dawaj. O! O kurde, słyszałeś to? No. Czekaj, stój, bo mi popatrz. Dobra, już mu to wpłaciłem. No dobra, wiecie. Mamy ponad 50 tysięcy łącznie teraz. Okej. Co to za jakaś dobra. To ja się jadę tym GTR-em przyjechać policyjnym. Jak to brzmi? Ten GTR policyjny w ogóle nie brzmi, ale dobra. To dawajcie na bazę. Siadaj Kubuś. Dawajcie. Ja już jadę na bazę, dawajcie. My jedziemy zrobić napas w Sandy, jak coś. Dobra, tym GTR-em? To blachy zakryjcie. Do miasta jedziemy, jadę. Okej. Dobra, ja tu zostawiam tego GTR-a w bazie do mechanika, niech ten mechanik im z tym radzi. Niech sobie go tu porobi. Nie ma tutaj BM-ki, nie ma tutaj BM-ki i gulinek. Nie ma. Dobra, gdzie jesteście? Jedziemy na Grove Street, napad robić. Okej. Okay. Ja jadę do motorkiem do was. Proszę odjechać, proszę. Przejechałem. Ty gdzieś pobiegłeś. Zaczepka. Pobieg gdzieś. Mam pomysł, mam pomysł. Zaczepka. Zostawiam. Jedz stąd, bo cię gonią. Wszyscy cię gonią. Nie, co ty robisz? No strzela. Co ty robisz, Berti? Czemu wy strzelacie do mnie? I wywalcie ich. Dobra, wyjeżdżaj, no już czekaj. Nie rób tutaj. No! Przepraszam, jedziemy! No jedź stąd, pal wroty. Ale... Pal wroty. Stop, jedź. Czemu to wszyscy strzelają? Gangsterzy nawet. Wy macie pościg, czy jak? No mamy, ale daleko są. A my już chyba free. Aha. Ja bym zrobił jeszcze napad na ten, Jeszcze bank robimy. No bank, tylko i wszyscy to już zrobimy. Razem no. Wszyscy. Ile dostaliście z tego sklepu? 30 chyba nie, ile dostałeś? 15. Okej. Okay. Mogę. Dobra, kręcę już. Ja pojadę GTR-em. Kręcę już. Co, tak szybko przyjechali? Mamy 5 zakładników. No, jak coś. Ilu? 5. Okej. Okay. Żeby były 2 wolne od jazdy. Jestem bardzo znanym policjantem, wie pan o tym. Wszyscy pana byście znają. Pan wiadro. No widzi pan. Każdy pana zna na tym mieście. Dobra, możemy już? Jestem fanką, mogę zdjęcie? Mogę zdjęcie z panem? No dobra, nie odwalę już, do środka. Okay. Dobra. Ty idź tam pierwsze, nie? No, tak, żeby dwa wolne odjazdy, no nie? To wygląda sobie.